Witam wszystkich, kolejny odcinek Chatrixa. Ładna pogoda, trochę słoneczka. Pełna bateria w telefonie, wyszedłem akurat na spacer. Zauważyłem, że jest 100%, także pomyślałem, że taka ładna pogoda, także nakręcę krótki, ładny odcinek. No i kilka fajnych słów, bo oglądałem ostatnio odcinek Etera. Teraz chyba ten ostatni, tylko zaraz sobie przypomnę. On się jakoś tak nazywa, niby negatywnie, ten co tam występował, ale już kiedyś był w jakimś tam materiale. I też, pomimo tego, że to co mówił nie jest, że tak powiem, odebrane prawidłowo, może nie jest zrozumiane dlatego, ale ostatnia wypowiedź w tym ostatnim odcinku pokazuje, że jest blisko. Tam co prawda się nie zgadza z ilością tych wymiarów i tak dalej i nie mógł poskładać, że tak powiem, złożoności tej multiwymiarowej projekcji, jaką jest tutaj nasza, że tak powiem, no nie ma planety. Kurde, źle użyłem słowa. Nie ma planet. Nasza przestrzeń, że tak powiem, no to wszystko teoretycznie się zgadza i te zależności i również te zmiany w różnych osobach niby z tego środowiska polegają na tym, że zmiana położenia jest. Jak tutaj zmieniamy położenie, to wszystkie Banksy w polu zmieniają położenie. Możecie też zauważyć pewne zmiany w wyglądzie, ale to zależnie od fraktala, nie? Bo teraz można te kopie, niektóre zostają. To taka podpowiedź. No i tam są różne, że tak powiem, efekty różnych ruchów, nie? Można się potem koncentrować na odpowiednik, żeby sobie wybrać odpowiednią wersję. Tylko najlepiej robić tak, żeby wszystkie były dobre. Z tą ilością wymiarów chodzi o to, że z tego co z moich obliczeń wstępnych, ja tu nie obserwuję, bo to jest wszystko poza polem, to jest odwrócona polaryzacja, próbuję to odbierać inaczej. Z moich nie obserwacji, ale obserwacji, tylko to tak jak potem nie będę tego rozwijał, ale niektórzy już wiedzą, że idzie, załóżmy, postrzegać z otoczenia. Tylko mówię, postrzeganie z wysyłanego ładunku jest postrzeganiem energetycznym, co postrzega zupełnie inny zakres częstotliwości, także to też jest ten. A jak już jest ładunek o pełnej skali, no to widzi tylko ładunki i dopiero w koncentracji na danym źródle jest dany jakiś tam świat. Także z moich wstępnych ustaleń na dzień dzisiejszy, to jest data, która się pojawi tutaj pod tym u mnie, na mojej wersji, no to wychodzi, że mamy 16, 17 prawie, może się materializują nowe źródła, ale 16 takich zmaterializowanych źródeł i to jest to, co mówiłem, te wymiary. Tak jak kiedyś było te 7 głównych kolorów, które byliśmy w stanie postrzegać, co nie znaczy, że na całej gamie reszt, której nie postrzegaliśmy, nic się nie działo w tej czy w mniejszej skali. To mieliśmy, załóżmy, 7 czak, to 7 głównych kolorów i 7 głównych planet, z czego jest 7 głównych kontynentów, które tam znamy. To też można sobie takie, tak jak te 7 niebios, 7 siedmiomilowe buty, kiedyś to tłumaczyłem wszystko w starych odcinkach, ale jest to skorelowane z ilością planet zmaterializowanych, co nie znaczy, że wszystkie zmaterializowane będą miały grunty już zmaterializowane w naszym polu, co również nie znaczy, że one nie istnieją w polu, zarówno pod ziemią, na innej wersji dopiero się mogą nałożyć, lub poza polem, które mogą dołączyć i powiększyć naszą projekcję. W skrócie, nie, bo to też jest bardziej skomplikowany proces. Także wszystko skrótowo, więc jak na daną chwilę, jak oni tam badali system, wychodziło, że chyba 11 planet? Nie pamiętam, nie? Mówię, no teraz powinno być 16, 17 mniej więcej źródeł, z tego każde ma dwie strony, no i minimum. Po stronie jest tyle, ile obserwatorów i punktów, które się tworzą, tak jak te elektrony. To jest dobre wyjaśnienie, nie? To już kiedyś tłumaczyłem o tych elektronach i tak dalej. Oj, chodzę akurat sobie boso trochę po trawie, też warto się uziemiać. Że tak powiem, uziemiać i nie uziemiać. No, przepływ lepszej energii jest. Od czasu do czasu warto chodzić trochę na bosaka, co nie znaczy, że cały czas można, bo to niszczy jednak skórę i tak dalej. I potem są twarde stopy, co też nie jest ani ładne, ani potrzebne, jak mamy już inną epokę, że tak powiem.
Tutaj sobie sięgnę napój. Także warto obejrzeć ostatni odcinek Etera. Jednak z taką, że tak powiem, większą powagą do tego. On ma... Nie wiem, czy nie Marek. Marek Podlecki. Tak, wiedziałem, że coś tak niby negatywnie. Negatywnie, bo negatywnie, tylko teraz tak. Oni wszyscy są agentami. Samych siebie. To jest ta linia jedna, która się odnajduje czasami często z powodu różnicy potencjałów w różnych sytuacjach mniej lub bardziej przyjemnych, czyli zwykle się nie lubią, bo jest różnica postrzegania, ale to jest taka sama różnica jak różnica w religiach, różnica w rozwoju i świadomości różnych beingsów na różnych planetach, którzy mają odzwierciedlenie po tamtych planetach, jak są w tamtych wersjach tych. To one, załóżmy tutaj w wersji fizycznej, mają odzwierciedlenie jako postacie z różnych krajów głównych, nie? Z różnych kontynentów, tam różne obszary. Tylko mówię, z tą ilością jest problem. Na razie oni tam obserwują jakąś inną ilość niż ja obserwuję, także prawdopodobnie jesteśmy albo w innych miejscach, albo po prostu już jeszcze coś jest niedopowiedziane, nie? Nie wiadomo też, z kiedy są te informacje, bo niektóre wersje, które obserwujemy teraz, to teoretycznie zależy od ich kierunku. Od ich kierunku zależy też postrzeganie, czy widzą ten cały zakres z przyszłości, czy to, co było wcześniej. Także to też jest ważne, nie? To są wskazówki, które warto przesłuchać, bo będą dodatkową porcją, że tak powiem, informacji dla wszystkich tych, co wydaje im się, że wiedzą, w jakiej rzeczywistości żyją. No i teraz różnica pomiędzy wersją fizyczną a tymi, które się dzieją. Co nie znaczy, że żadna z nich nie jest, że wszystkie z nich nie są prawdziwe, bo tak jak mówiłem, wszystkie historie są prawdziwe. Jeżeli nie były, to dopiero się materializują. Jeżeli były, no to mogą być, że tak powiem, odtwarzane, czy to w myślach różnych osób przez różne te, gdzie w innych miejscach te scenariusze się wydarzają. I postacie, które to odbierają, że tak powiem, też są skorelowane ze źródłem, że tak powiem, tych informacji. Coś tutaj mi mruga.